I to już nasze ostatnie chwile w Korei. Jak Niki, gotowy do podróży? Bonjour. Gotowy do podróży. Będzie długi, bo tam 3 godziny na lotniska, czekanie. 4 lotu. 4 godziny lotu, więc... Ale humorek jest taki, dobry. Oczywiście, jest taki bardzo pozytywny. Idziemy do Manile. Pierwszy raz na Filipinę, jestem też ciekawy. Co tam zobaczymy? Ale przede wszystkim idziemy tam, żeby grać. Jak dziewczynki, już kawka zamówiona, czy jeszcze nie? Zamówiona kawka? Jeszcze nie. To u ciebie już tak, już ona czeka. Jedni oczekiwania, w czasie oczekiwania, inni w czasie zamawiania. Rozsądzi Kasia. Ty, Kasiu, swoją już zamówiłaś? Tak, zamówiłam. Co dobrego? Vanilla latte. Vanilla latte. Proszę Państwa. Nie, już nie. A ty co masz? Uciekasz. Ola uciekła przed kamerę, ale coś ma smacznego. Na pewno. Dziewczyny, z dwoma bagażami. Dwa Michały, jeden duży, drugi mały. No takie tam odwołania popkulturowe. Mary. Oli. Czyrna. I Zuzia. Jak dziewczyny, generalnie Korea na plus czy na minus? Pierwszy to. Plus. Na plus, porównując do Stanów. Duży plus. Martynka, na tobie? Ale to nie, ale na plus, samo w sobie na plus. To jest Fred. Fred, no właśnie. Z Fredem przez Stany do Korei, później czeka nas droga na Filipiny. Także Fred jest. A czy Fred ma paszport? Czy Fred tak na gapy? Szczepienia ma, paszport też ma. Więc... Czyli wszystko ma. No, tak, on no to Freduś, to tam przyjaznej podróży. Ale prawdziwie ciekawe rzeczy to mamy tutaj, na tym radosnym wózeczku. Mikasowy handel. No nie, zjedźmy na dół i tak. Czyli tak zwany bagaż, to nie jest nadprogramowy, ale ten większy. Niestandardowy, o. Nadprogramowy, to nie ma tej rzeczy nadprogramowych, bo to jest wszystko zaplanowane. Co tu już wszyscy siedzą? No, Fred gdzie jest? To jest nasza gwiazda materiału. Fred. Dobrze. Fred będzie tu. O, Fred ma inne miejsce teraz. No. No, Fred jest super, ale myślałam, że on będzie, wiesz, bardziej tak tutaj. Może z trenerem siedział, ale... Nie wiem, czy ten go polubił. Słuchaj, Freda się nie da nie lubić, to jest gwiazda materiału. Fabio tylko pokręcił głową, ale Fabio Freda też kocha, tylko jeszcze o tym nie wie. To tak zwany bagaż podręczny, bardzo nieporęczny. Przyręczny. O! A tam wszystkim zawiaduje Kacper. I doktor. Uwaga! Noga zabrana. Czy oni są sławni, czy dopiero będą? Nie mam pojęcia. Ale tak według ciebie, jakbyś tak... Sławnie, bo już któryś odcinek z rzędu. A. Ci sami ludzie. Nie wiem, czy ludzie wziąłem. Bo może ci sami. Jednego rozpoznaję. A, jednego rozpoznajesz. Nie, nie, ulec się. Problem fix. How to fix the problem? There is still a lot of things here. Perfect, done. No właśnie. Tak więc problem piłek się rozwiązał. Nie powiem, że sam, ale się rozwiązał.
ten dyskusyjny. Sprytne to jest. Mary? Tak? No, ile mamy? Okej, okay. Dzięki, dobry. 4. Boże, jaka to jest zarąbisty sprzęt. No powiem ci, że taką technologię tu przyniosłeś do tej Korei. No cóż, jak się jest fizjoterapeutą, to trzeba nosić takie rzeczy, bo uwaga, że są ogromne. A no właśnie, i trzeba wiedzieć, ile to chociaż waży, nie? I to jest dobre otoczenie, nie? Jeden Nikola i tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć kobiet. Słuchaj. A z Italii. Plan na dziś, lecimy na Filipiny. No. A o czasie? O czasie. Ale? Ale? Ale co tam może się wydarzyć, bo nie mamy wersje rozbieżne. Nie, ale wersje rozbieżne. Mamy zagrożenie wulkanem. Wulkanem, tajfunem, deszczem, burzami, wiatrem. Huraganem, w każdym razie czymś atmosferycznym. Fake news. Proszę, i z tym zostańmy. Mam nadzieję, że jeszcze po wylądu coś nagrać. Coś się tam przytkało. Kto robi korek? Wszyscy. Takie malutkie powitanie przez lokalsów, nie? No kurczę. Ja tu będę przy tych wzruszających chwilach. Doktor. No doktor taki modny, to pasuje doktorowi. Odbierzcie gifty. Tempo takie się zrobiło gwałtowne, ale to trochę nam Azjaci narzucają. Bo strasznie jakaś taka pressing na nas wysoki założyli. I duża presja, nie wiadomo z czego się w ogóle zrobiła. No tak aż można się zasapać. I co, żyjecie w tych, na tych Filipinach? Doktorze, ciepełeczko jest.